Dzień dobry. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, a Państwu za przyjście, poświęcenie sobotniego poranka i ładnej pogody, żeby wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Krótko, o czym chciałem dziś powiedzieć. Będę mówić o dwóch deportacjach mało znanych, jedna zupełnie prawie nieznana Polaków na tereny Kazachstanu. Mam tutaj na myśli deportację Polaków zamieszkujących sowiecką Ukrainę w 1936 roku i deportację Polaków z Grodzieńszczyzny, już wtedy sowieckiej, tak, na sowieckiej Białorusi w roku 1952 na tereny z kolei południowego Kazachstanu. To jest, wydaje mi się, fakt bardzo mało znany w Polsce. W ciągu jednej dnia, nocy 18 kwietnia 52 roku jednorazowo wywieziono około 4,5 tysiąca ludzi do zbioru bawełny w południowym Kazachstanie. Przy czym ja do tematu podchodzę niejako z drugiej strony, to znaczy nie będę mówić o przyczynach jakby z punktu widzenia raczej popularnego w rozważaniach historycznych w Polsce, to znaczy jaki był taki sens w kategoriach ludobójstwa na Polakach, czy też oczyszczania granicy od ludności takiej potencjalnie niebezpiecznej dla władz sowieckich, bo to jest jakby, to jest zrozumiałe i my o tym, wydaje mi się, z tego sobie doskonale zdajemy sprawę. Natomiast chciałem powiedzieć jakby od drugiej strony, to znaczy jaką rolę ci właśnie zesłani Polacy odegrali w dwóch takich wielkich sowieckich projektach cywilizacyjnych. Jednym z nich było w nomenklaturze rosyjskiej, to było oswajenie Celiny albo podjom Celiny, czyli jakbyśmy to tak przełożyli, może technicznie, no, zaoranie stepu w gruncie rzeczy. Tak, Celina to są takie dziewicze tereny, które nie zaznały pługa, i to był wielki projekt cywilizacyjny, oficjalnie ogłoszony w roku 54, którego no oficjalnie spiritus movens był Chruszczow. Projekt ten miał doskonały PR nie tylko w samym Związku Sowieckim. Tutaj, jeżeli ktoś widział film Pierwszy Eszelon, to był taki najbardziej chyba znany film propagandowy, jak to przyjeżdżają ochotnicy orać step, ale też wtedy w latach 50. do Związku Sowieckiego przyjeżdżali zagraniczni dziennikarze i są zdjęcia też zagranicznych dziennikarzy, którzy odwiedzali kołchozy właśnie i sowchozy w tym rejonie. Odwiedził te tereny też amerykański dziennikarz magazynu Life Howard Soczerek, który zrobił całą serię zdjęć, które można znaleźć w internecie. Tam są, no, różne zdjęcia, jest potańcówka w klubie kołchozowym, są pola, krótko mówiąc, no, zdjęcia w takim duchu, jak to fajnie jest w Związku Radzieckim. Ja może tak, tutaj Państwo widzicie dwa, wydaje mi się, no, zdjęcia charakterystyczne dla sowieckiej narracji tego okresu. Znaczy po prawej oczywiście mamy Chruszczowa w polu, jak ogląda pszenicę i wymienia uwagi
tutaj z całym sztabem ludzi. To oczywiście na tych zdjęciach tam miejsce każdego nie jest przypadkowe. Potem, czy nawet do dzisiaj w Kazachstanie te zdjęcia są retuszowane i tam jeżeli ktoś zajmuje nie takie miejsce jakby powinien, to tam się je usuwa albo retuszuje. Natomiast z lewej strony mamy charakterystyczne zdjęcie, to znaczy przyjazd rzekomo ochotników, tak zwanych pierwocylinników, którzy poruszeni ideą przyjechali, prawda, zaorać step, a potem włączali się w taką rywalizację, komu się lepiej uda. Myśmy w minionym roku podczas wyjazdu do Kazachstanu rozmawiali z ludźmi, którzy jako dzieci, które zapędzono na stacje kolejowe, żeby witać tych tak zwanych pierwocylinników z chorągiewkami. No to, co oni mówili, to przede wszystkim przeżyli wówczas szok, bo z pociągu wysypał się rzeczywiście tłum ludzi, ale wielu z nich miało dziwne tatuaże na rękach i byli to po prostu kryminaliści, którzy raczej u dzieci nieprzyjazne uczucia wywoływali, raczej strach i przerażenie, aniżeli jakiś entuzjazm. Ja teraz chciałem się odwołać do ideologii tego projektu cywilizacyjnego. Ja tutaj trochę zaczynam od końca, ale robię to nie bez kozery i chciałem przeczytać parę zdań ze wspomnień Leonida Breżniewa z Kazachstanu. Breżniew był najpierw był zastępcą pierwszego sekretarza, potem był pierwszym sekretarzem w latach 50. Komunistycznej Partii Kazachskiej SSSR. On w tych swoich wspomnieniach poświęcił rozdział Kazachstanowi, rozdział ten ma tytuł Celina właśnie. Oczywiście nie muszę mówić, że to nie on pisał te wspomnienia, tylko za niego, jak to się mówi, literaturny niegr napisał jeden z dziennikarzy. Tym niemniej to nawet dobrze, dlatego że nie sądzę, żeby Breżniewa było stać na tak spójne i jakoś intelektualnie, powiedzmy, nie stojące najniżej ujęcie konceptualne tego projektu. Natomiast tutaj właściwie będziemy w tym rozdziale mieć wszystko, co najważniejsze dla tej narracji. Ja tutaj sobie pozwolę parę zdań przeczytać. Tu nie będę tego tłumaczyć. Padion Celiny to wielka idea komunistycznej partii, wdrożenie której pomogło, jeśli myśleć kategoriami historycznymi, prawie błyskawicznie przekształcić głuche, puste, niegościnne wschodnie stepy krajów, rejon rozwitej gospodarki i wysokiej kultury. I teraz to, co było charakterystyczne dla projektów sowieckich, projektów cywilizacyjnych, one w gruncie rzeczy były kontynuacją carskich projektów. Tyle tylko, że, znaczy, dodajmy od razu, nieudanych carskich projektów, przy czym oczywiście w tej sowieckiej narracji celowo podkreślano ten kontrast między nieefektywnością tych wdrożenia tych projektów przez władze carskie, a wielkim sukcesem w czasach sowieckich. I tutaj jest właśnie to odwołanie się. Miliony głodujących i pozbawionych ziemi chłopów carskiej Rosji razem z rodzinami ruszyły na wschód do ziemi obiecanej,
w męczącej nadziei znaleźć tam szczęście. Jechali w nabitych wagonach towarowych na arbach i telegach. No arby i telegi to są takie wózki, tak? Arby to jest terminologia w Azji Środkowej używana, telegi to są rosyjskie takie, takie ciężkie wózki. Dalej nie będę tego rozwijać, bo jest oczywiście podkreślone, że im się nie udało, oni się znaleźli w tym stepie właściwie bez żadnej pomocy i albo umierali, i albo wracali. I teraz w gruncie rzeczy jakby się nad tym zastanowić, to znaczy faktycznie pod tym względem los dobrowolnego, podkreślmy, kolonisty czy przesiedleńca z okresu carskiego niewiele się różnił od losu deportowanego, dlatego że w gruncie rzeczy obaj znajdowali się w głuchym stepie, właściwie bez żadnej pomocy, wsparcia, w perspektywie mieli zimę, do której nie byli przygotowani, albo upał, nie mieli domów. Przy czym znaczy w obu przypadkach, tylko oczywiście różna to jest skala, zadziałała taka urzędnicza indolencja. No w przypadku przesiedleńców okresu carskiego rzeczywiście tutaj pieresylinczesko i uprawnienie, które było odpowiedzialne za ten proces, rzeczywiście wykazywało się no, charakterystyczną dla władz carskich takim letargiem zupełnie i kompletną niekompetencją, i faktycznie ci biedni chłopi znajdowali się w niewesołej sytuacji. To jest oczywiście to przekoloryzowane, natomiast znaczy podstawowa różnica oczywiście polegała na tym, że oni mimo wszystko jechali dobrowolnie, a nie byli zapędzani do wagonów. I też tak jak ja przeglądałem, jest instrukcja ministra spraw wewnętrznych do gubernatora kraju stepowego, to przynajmniej odgórnie samemu procesowi towarzyszyła jakaś odrobina empatii, to znaczy decydenci dopuszczali myśl, że ci chłopi w momencie, w którym im się nie spodoba, bądź nie będą w stanie się zaadaptować, oni mogą wrócić do siebie. W okresie sowieckim królowała zasada, prawda, niszagu nazad, i to było niemożliwe. I wydaje mi się, że to było zasadniczą różnicą. Co ciekawe, w tej instrukcji z czasów carskich używa się terminu rodina w kontekście właściwie tak hajmatu, byśmy powiedzieli, to znaczy dopuszcza się myśl, że oni mogą tęsknić za tą swoją małą rodziną. Jak wiemy, w terminologii sowieckiej rodzina mogła być tylko jedna wielka, niepodzielna, był nim Związek Radziecki, natomiast to nie była ta mała ojczyzna tak zwana, więc tutaj też taka semantyczna różnica zaszła. I teraz, żeby jeszcze chwilkę się zatrzymać nad tymi wspomnieniami Breżniewa, on tutaj się odwołuje, i to jest istotne, do faktu, znaczy pisząc o tym, że burżuazyjni historycy uważali, że zaoranie stepu i wprowadzenie tam rolnictwa jest niemożliwe ze względu na warunki glebowe, klimatyczne i tak dalej. I oczywiście tutaj w kontrze jest taki sowiecki optymizm i przekonanie o tym, że wszystko naukowymi metodami można zrobić. I jest wspomniana ekspedycja naukowa pod koniec lat 20. niejakiego Tułajkowa, który potem wygłosił na ten temat referat na 16. zjeździe WKPB w roku 1930, co oznaczało dla niego trampolinę do kariery. Dla nas to jest istotne z tego punktu widzenia, że ta, jak widzimy, sam Breżniew, czy też piszący za niego, zdradza się, że ta idea pojawiła się już na początku lat 30., a nie w roku 54. Potem oczywiście są tłumaczenia, że
wybuch wojny i tak dalej, to wszystko zahamował. My wiemy, że nie tylko wybuch wojny i z grubsza wiemy, co tam zaszło. I teraz ja może, proszę Państwa, cofnę się trochę do tyłu, bo warto jest wiedzieć o tym, co się w ogóle stało w Kazachstanie przed tym, nim zsyłano tam Polaków. Wydaje mi się, że powinniśmy też o tym pamiętać z tego względu, że w wielu polskich wspomnieniach postawa ludności miejscowej, ona jest różnie oceniana, ale bardzo często mowa jest o pomocy Kazachów dla polskich zesłańców i ja się z tym faktem także zetknąłem. Wydaje mi się, że to jest temat, który wymaga badań. No mogę tylko powiedzieć, że w zeszłym roku, jak jeździliśmy po rejonie szortandyńskim w obwodzie akmolińskim, gdzie mieszka wielu potomków tych zesłańców z roku 1936, myśmy w opowieściach o najcięższej zimie pierwszej dla zesłańców w roku 1937 natrafili na taki wątek, że kazachska wieś położona obok dowoziła saniami otręby dla głodujących. Jak się okazało, kierownikiem składu w tym kazachskim kołchozie był równocześnie ktoś, kogo możemy nazwać nieoficjalnym czy podziemnym mułą, czyli duchownym religijnym, który potajemnie wykonywał praktyki i natrafiliśmy na jego córkę i rozmawialiśmy z nią. Także tam jest wiele tego typu wątków. Ja tutaj zrobiłem trochę dygresję. Nie będę jakby powtarzać tego, co tutaj mam, tych dat i liczb. One, tutaj Państwo widzicie, one ilustrują tylko to, co chcę powiedzieć. Otóż, jak już wspominałem, kolonizacja stepu zaczęła się w okresie carskim, no szczególnie przyjęła no, taki szczyt przypadł na okres rządów Stołypina, kiedy ona no, nabrała już takiego masowego charakteru. Należy powiedzieć, że tak, władze carskie, kierując się takim, wydaje mi się, oświeceniowym przesądem, uważały koczowników i koczownictwo za coś gorszego, a koczowników za ludzi gorszych. Tymczasem no, koczownictwo było po prostu adaptacją do miejscowych warunków. No, inne formy gospodarki najzwyczajniej w świecie nie były możliwe. I to sprawiło, że koczowiska, a trzeba powiedzieć tak, że rody kazachskie koczują jakby w orientacji takiej pionowej, to znaczy zimą przenoszą się na południe, latem na północ, w związku z czym mają swoje zimowe i letnie koczowiska. Każdy ród to jest utwierdzone tradycją, tam są postawione tamgi rodowe, czyli znaki takie oznaczające, że coś jest własnością danego rodu, no ale właśnie władze carskie tej własności absolutnie nie uznawały, to znaczy od razu przyjęto założenie, że pastwiska koczowników należą do skarbu państwa, w związku z czym, skoro należą do skarbu państwa, to można je rozdysponować jakby między nowymi osadnikami. I już wtedy dochodziło do konfliktów, dlatego że nowe osady jakby powstawały na przykład na drodze danego rodu między swoimi letnimi a zimowymi pastwiskami, co rodziło komplikacje. I te wszystkie jakby no jeszcze ukryte napięcia dochodzą w
pełni do głosu w roku 1916, kiedy no to była ogólnoświatowa tendencja, że w miarę jak coraz więcej żołnierzy ginęło na wojnie, poszczególne państwa tak zwracały się po kolejne rezerwy ludzkie. Akurat w tym roku wybuchało wiele powstań, tak, na przykład w Quebecu, w Kanadzie, i takie rozruchy nie ominęły też Azji Środkowej. Ich można powiedzieć epicentrum przypadło na obwód Simiryczyński, to jest dzisiejszy południowo-wschodni Kazachstan i północny Kirgistan, gdzie doszło do największych rozruchów. Od razu powiedzmy, że to znowuż dzisiaj się je interpretuje jako ruchy narodowo-wyzwoleńcze. To nie były ruchy narodowo-wyzwoleńcze, po prostu przyczyna była taka, że w rejonach z ludnością osiadłą powołanie mężczyzn do prac na tyłach frontu nastąpiło tuż przed zbiorami bawełny. Gorszego okresu jakby nie można sobie wymyśleć. Z kolei w stepie no przede wszystkim wiązało się z tym, że w momencie, w którym dokonywano spisów i tego dokonywali lokalni urzędnicy, jakby tubylcy, ale niestety doszedł do tego taki element rządów carskich, które starały się na lokalnym poziomie wprowadzać taką, można powiedzieć, kontrolowaną przez siebie samorządność, ale w efekcie powstał system absolutnie przeżarty korupcją, gdzie silniejsze rody jakby wyzyskiwały słabsze, i też przy tych spisach doszło po prostu do nadużyć, bo jak ktoś nie dawał łapówki, tego wpisywano, i to było przyczyną wściekłości, która obróciła się przeciwko władzom carskim. I te rozruchy zostały okrutnie, ale to okrutnie stłumione. Uzbrojono, ponieważ jakby nie wystarczało już żołnierzy, w związku z czym uzbrojono kolonistów, i w efekcie na przełomie roku 16 i 17 bandy uzbrojone, znaczy bandy kolonistów, żołnierzy, kozaków uzbrojone przez władzę dosłownie polują na Kazachów, Kirgizów. Wielu z nich... Tak, taki dziki zachód. Wielu z nich ucieka na tereny chińskie, tam do Xinjiangu. Po drodze, znaczy zdarzają się przypadki, uzbrojeni koloniści, powiedzmy, zapędzają kobiety i dzieci starców nad jakiś rów, tam rozstrzeliwują, podpalają jurty, podpalają osady, ludzie giną po drodze z głodu, no cała właściwie droga do Kaszgaru, Turfanu była usłana trupami. Tutaj właśnie macie Państwo na zdjęciu telegram, taki dosyć dramatyczny. To już jest rok 17 i mamy po rewolucji lutowej, i muzułmańska rada kraju Symiliczyńskiego apeluje do rządu tymczasowego, żeby coś z tym zrobić, dlatego że jest mnóstwo ofiar, jest głód, koloniści cały czas jeszcze dobijają napotkanych koczowników. No rząd tymczasowy na poziomie, powiedzmy, deklaratywno-rozporządzeniowym zareagował na to, ale nie był w stanie realnie zapanować nad sytuacją, i właściwie jakby w takiej atmosferze w Azji Środkowej dochodzi do
do przejęcia władzy przez bolszewików. Nawiasem mówiąc, bolszewicy na krótko przejęli najwcześniej władzę w Taszkencie wcale, a nie w Piotrogrodzie, ale to było na krótko, bo po paru dniach ją oddali i to w gruncie rzeczy, znaczy tam mamy sytuację, że ten element bolszewicki to są głównie robotnicy kolejowi, to jest w zasadzie elita taka, można powiedzieć, robotnicza i to są ci, którzy panują nad szlakami, co będzie mieć o tyle kluczowe znaczenie, że ponieważ w Azji Środkowej wprowadzono uprawy bawełny, które wyparły, a bawełna żre strasznie dużo wody i to wyparło jakby no, rośliny, które można jeść, tak? W związku z czym uczyniło to rejon trochę zależnym od dostaw zboża z północy, z Syberii. I teraz w momencie, w którym ktoś jakby panuje nad tym transportem, to panuje nad życiem ludzi. I na przykład mamy takie opisy Ferdynanda Goethela, czy Goethela, ja nie wiem nigdy, jak tutaj brzmi dopełniacz, który uciekał z Rosji ogarniętej rewolucją i wojną domową i on opisuje, jak głodujący Kazachowie dobijali się do jakiegoś no, biura bolszewickiego, tak, a tam jakiś drap ich po prostu tam wyganiał z taką pogardą. Także tutaj w gruncie rzeczy rewolucja bolszewicka pierwotnie oznacza chęć utrzymania władzy przez białego człowieka. O tak by to można najogólniej w świecie ująć i to jest jakby, to jest początek dramatu przede wszystkim Kazachów. Będziemy mieć, znaczy głód trwał do roku 22, czasem w niektórych rejonach jeszcze do 24. No pewien etap, jakby to powiedzieli Rosjanie, pieredyszki przychodzi w okresie NEP-u i przed rozpoczęciem pierwszej pięciolatki. Natomiast to była, jak wspomniałem, tylko taka pieredyszka, dlatego że potem znowuż mamy do czynienia z kolejną odsłoną katastrofy, bo rusza cała kampania, jak to mówiono, debajizacji, czyli prawda, baj to jest przedstawiciel elity, to jest no, jakby miejscowa wersja kułaka, tak? To jest dekułakizacja w wydaniu środkowoazjatyckim. Jest konuk. Tutaj oczywiście źródłem bogactwa dla koczownika są trzody przede wszystkim, więc te trzody są odbierane. Jest pierwszy pobór młodzieży kazachskiej do wojska, prawda, żeby nikt się nie stawiał z tych, kto może, kto ma jakąś siłę i ponownie, o ile trzeba powiedzieć, że Lenin w jakiś tam sposób starał się ukrócić takie kolonialne podejście tych pierwszych bolszewików i w pewnym momencie też zahamował migrację z Rosji Europejskiej, to w roku 28 ta migracja ponownie wraca, natomiast no już jakby największy dramat, czy szczyt tego dramatu zaczyna się w roku 30, kiedy to stojący wówczas na czele kazachskiej partii komunistycznej towarzysz Filip Gałaszczokin już tak bardzo w sposób zdecydowany przystępuje do akcji kolektywizacyjnej w stepie, która no oczywiście ona była kompletną utopią, to jest właśnie towarzysz Gałaszczokin, tutaj okładka przetłumaczonej na rosyjski książki Roberta Kindlera. To w Kazachstanie trzeba powiedzieć, że to jest temat, który jakoś został włączony do takiej, można powiedzieć, narodowej mitologii jako wielka narodowa tragedia, przy czym no tam rozliczenie z komunistyczną przeszłością, ono jeszcze cały czas przebiega mocno nierówno. Znaczy, o ile ten
Ten towarzysz został niejako, można powiedzieć, oficjalnie wyklęty, o tyle już na przykład jego następca Levon Mirzoyan, który nie był lepszy, znaczy był inny w tym sensie, że on może rzeczywiście powstrzymał tę brutalną kampanię kolektywizacji i tam, powiedzmy, pozakładał szereg nowych instytucji typu Akademia Naukowa czy coś, ale on z kolei domagał się o zwiększenie kwot podczas Wielkiego Terroru, więc to po prostu był zbrodniarz, tylko inny, tak? No czym innym się tutaj zasłużył. I w efekcie ja tutaj nie będę może przytaczać wszystkich szczegółów, natomiast musimy o tym pamiętać, że efekt był taki, że w Kazachstanie w wyniku głodu, przy czym jeżeli bierzemy tylko sam ten głód lat 31-33, to tam życie stracił większy odsetek ludności niż na Ukrainie, o czym się u nas mało wie. A musimy jeszcze pamiętać o tym, że to był tylko jeden z kolejnych etapów, tak, tragedii, bo mieliśmy to ludobójstwo i tragedię, która się zaczęła w roku 16 i właściwie trwała, powiedzmy, do roku mniej więcej 22, i ona na chwilę jakoś tam została zahamowana. Natomiast no już takiego przyspieszenia nabrała jej kolejna odsłona właśnie na początku lat 30. I to jest, znaczy, pamiętając o deportacjach i zsyłkach Polaków w XX wieku, musimy zdawać sobie sprawę, że deportowano ich czy zsyłano do kraju, który właściwie i oni znajdowali się pośród ludności, która była na skraju jakby katastrofy demograficznej. Tak? To byli Kazachowie, których tak, powiedzmy, widzieli wtedy zesłańcy w roku 36 czy 40, to byli jeszcze cały czas ludzie wycieńczeni głodem, przerażeni kolektywizacją, no, kompletnie złamani. Myślę, że myślę, że jeżeli już mówimy o późniejszych latach i późniejszej historii Kazachstanu, także niepodległego, to zawsze powinniśmy mieć jakby to na uwadze, bo to zaważyło po prostu w ogromny sposób na późniejszej historii. I teraz dochodzimy, proszę Państwa, do Polaków. To znaczy tak, ja celowo zostawiłem pewną jakby dziurę, dlatego że tak, zacząłem w roku 54 od tego szumnego odtrąbienia projektu Padioma Celiny, czy tam oswojenia Celiny. Mówiłem o katastrofalnym głodzie wśród ludności kazachskiej, a jednocześnie o nieśmiałych projektach zaorania stepu. Tutaj też trzeba dodać, że ten głód, który był absolutnie, on był odgórnie sterowany, znaczy tak jak na Ukrainie, dlatego że pszenica, którą uprawiano w Kazachstanie wtedy, jeszcze powiedzmy nie na tych rejonach Celiny, ona była, znaczy nie otrzymywała jej ludność miejscowa, tylko ona była po dumpingowych cenach tak sprzedawana na zachód, tak jak zboże ukraińskie. I teraz ja, proszę Państwa, pozwolę sobie przedstawić Państwu krótki filmik z naszego wyjazdu z Kazachstanu. Będzie mówić starsza pani ze wsi Andrijewka w rejonie szortandyńskim obwodu akmolińskiego. Pani, która miała podczas zsyłki Polaków w roku 36 miała 6 lat. Tym niemniej
Być może dlatego, a może w związku z tym, że była księgową w kołchozie, zachowała znakomitą pamięć, taką precyzyjną wręcz, i można ją uznać za taką żywą kronikę. Ja mam nadzieję, że Państwo zrozumiecie. Przeżyliśmy tę zimę i zaczęła się wiosna. I pierwszy raz w 1937 roku pierwszy pluch przeszedł, podniósł Цілину Казахстана. Ну, люди вышли, а пахать надо было, но не как вам сказать, не все было тракторами, было пару тракторов и все. А большинство все пахали и возили на быках. Быков, я в то время, я не знаю, как оно было, откуда это все поступало, кто это давал, но в основном на быках пахали. В том же году, в 37-м, когда уже пришло время к уборке, то убирали и потом делили на всех. В общем, засыпали зерно на семена, а остальное делили. Но был урожай хороший. Вообще-то это же целинные земли только были, первая борозда. Делили, то у людей уже был хлеб, уже было легче. А в 38 году, я не говорю уже 1900, а в 38 году был очень хороший урожай. Так что люди двойную норму сдали, вот как государству, сдали в завод зерно, отвезли, и хватило людям на трудодни. Делили на трудодни, а трудодень – это палочка ставилась, и она означала выход на работу и выполнение нормы. То в 38 году, когда раздали на трудодни, то люди, даже многие, продавали, чтобы купить одежду и обувь, потому что были так вот. Как сказать, раздетыми приехали, кто успел что захватить, то осталось, то продавали. Так прожили 38 год. Но в 38 году, в 37 году, извините, это пришел, только пережили эту страшную зиму, и на весну пришел еще страшный удар. Страшнее удара, чем это переселение было. Начали забирать мужчин, невзирая ни на что, грамотный, неграмотный, простых колхозников, пастухов, всех подряд забирали, кто, когда, где кого указывал. Приезжала машина, такая укрытая черным брезентом или чем-то, и туда забирали, и не знал никто, куда взяли, зачем взяли. А потом только, уже прошло много времени, это, наверное, выяснилось, может быть, и после этого войны, что забирали их за антисоветскую агитацию против этого, и как шпионы в пользу Польши. Ну, не знаю, какая польза была, что их взяли, если там большинство было людей, даже расписаться не умели, но их позабирали. Так прошел 38 и 37 год, забирали. Еще и потом забирали, но уже как-то меньше, не так заметно. А с одной Андреевки забрали 54 человека, но никто не вернулся. А дети оставались в семьях, то детей считали и называли врагами, детьми, врагами народа. Но это прошло еще терпимо. Но когда все вроде люди пережили, уже приспособились, и топить приспособились, и все. Потому что когда нас только привезли, то топить нечем было, скот кормить тоже нечем. Но спасибо от нашего поселка за 12 километров было село Баскуль. Там жили казаки, одни казаки. И вот эти казаки узнали о том, что нас тут
что тут люди страдают. Они приезжали на бричках, на санях зимой, привозили дрова и привозили сено для скота. Tak, znaczy ja pani powiem, my rozpoczęliśmy, no, nasz instytut jest młodziutki, ale zaczęliśmy... Jaki instytut? Pileckiego. Rozpoczęliśmy po pierwsze nagrywanie potomków zesłanych Polaków. No na razie, mówiąc kolokwialnie, zrobiliśmy jeden rejon, tak, Sortandyński. Tam są wioski zamieszkałe w większości przez Polaków, albo są też wioski, powiedzmy, 80% Polacy, 20% Niemcy. Bo Niemcy ci, nazwijmy ich wołyńscy, tak, oni razem często, razem jechali, to była... Na Ukrainie to była wioska niemiecka obok Polski i potem one jechały, też często się małżeństwa mieszane trafiały, no dlatego, że Niemcy, akurat ci Niemcy tutaj w większości to byli katolicy, także były małżeństwa mieszane, to są, Niemcy generalnie tam się dzielą na dwie grupy, dierewiannych i żelaznych. Dierewianne, jak się mówi, to są ci, którzy nie znają słowa po niemiecku. I to są właśnie ci wołyńscy głównie, bo żelazne to są nadwołżańscy. I oni znają parę słów po niemiecku i udają, że coś więcej, tak można by złośliwie powiedzieć. No tam, jeżeli już ja wrócę może do tej relacji, ale sytuacja jest taka, że tam też jest właśnie ciekawy dość wątek religijny, dlatego że no to jak Państwo zauważyliście, to są ludzie już rosyjskojęzyczni całkowicie. Natomiast przy czym ten ich rosyjski wymowa jest taka ukraińska, tak? Tam w Karahandu, tam Chody i tak dalej. Oni po polsku, mówię o tym rejonie, po polsku już nie mówią, natomiast polski zyskał status, tak jakby to można porównać do języka arabskiego wśród niearabskich muzułmanów, to znaczy jako świętego języka modlitwy. Te babcie modlą się po polsku, ale nie rozumieją tych słów, przy czym ten polski na tyle jakby nabrał takiego sakralnego statusu, że jest w tej chwili pewien problem, dlatego że kościół, który tam no, odnawia struktury, tam jest wielu polskich księży, no jednak przyjął założenie, no, wychodząc jakby z takiego uniwersalistycznego podejścia, że będzie kościołem rosyjskojęzycznym, który jest tam no, jakby językiem tak wszystkich. No i część z tych babci ma pewien problem, opór, żeby się modlić po rosyjsku. Dlatego nie chodzi do kościoła, albo chodzi rzadziej. Myśmy widzieli z kolei tam też zupełnie uderzające była jakby taka transmisja tych polskich modli, dlatego że no jak sobie możemy wyobrazić, to w 36 ludzie... Znaczy, trzeba też powiedzieć, że ta zsyłka roku 36 też nie możemy na nią patrzeć przez pryzmat roku 40. To jednak nie było tak, że walenie w drzwi w środku nocy i macie godzinę, żeby się zabrać, tylko to jednak był tydzień, powiedzmy mniej więcej, ich jakoś tam wcześniej zawiadamiano. Nawet z tego, co wiem, to były... 36 to już jest tam... Marchlewszczyzna, tak, Marchlewszczyzna, bo mówimy o Marchlewszczyźnie. Nawet były chyba filmy propagandowe, do których fajnie byłoby dotrzeć, które przedstawiały właśnie Kazachstan jako taką ziemię mlekiem i miodem płynącą, tak żeby ich zachęcić. I oczywiście
No niezależnie, znaczy także ludzie powiedzmy brali tam po tam jedną, dwie krowy, cielaki i tak dalej. To nie było tak, że bez niczego. No ale oczywiście też to co brali, to przede wszystkim jakieś książeczki do nabożeństwa, tak, modlitewniki. No jak sobie nie trudno wyobrazić też z tych opowieści, no to ta podróż jednak była w takiej atmosferze takiego religijnego uniesienia trochę, no bo tak nie wiemy, co nas czeka, to jakoś staramy się sobie dodać w ten sposób otuchy, ale tam i tam też jest doszło, ponieważ mówimy tak naprawdę o katolikach bez kościoła katolickiego, tak, bo tam księża pojawiali się zresztą działając jakby w podziemiu, tak, pojawiali się raz na pół roku i to w takiej atmosferze, że ktoś wypatrywał na stacji, czy tam nikt nie patrzy, księdza przeprowadzano i w domu on w nocy, tak, chrzcił, odbywał nabożeństwa i potem znikał, tak, i objeżdżał. Tam zresztą no, paru takich zasłużonych polskich księży, Dżepecki, Bukowiński, to są osoby, które tam się pojawiały, no ale tak czy inaczej, to po pierwsze to był rejon bez struktur, tak, kościelnych. Kościoły były takimi no, kościołami podziemnymi, czyli po prostu w domach prywatnych i to nawet jakby zachowało ślady w architekturze. Oczywiście powiedzmy te najnowsze, ostatnie kościoły no, już trochę inaczej wyglądają, ale część jeszcze budowana własnymi siłami, powiedzmy w latach 90. To są domy po prostu zaadoptowane, tak, w środku do potrzeb religijnych. No i też, co tu dużo mówić, jakby taka izolacja od świata zewnętrznego sprawiła, że takie wydawałoby się oczywiste pytanie podczas wywiadu, czy była pani, był pan, kiedy Ojciec Święty odwiedził Kazachstan, to no, wiele tych starszych osób sprawiało zakłopotanie, bo one nie wiedziały, kto to jest Ojciec Święty, tak? No, jakby taka była konsekwencja życia w tej izolacji. Natomiast jakby podsumowując to, co powiedziała ta pani, to tak, powiedziała ona pierwszą ważną rzecz, to my pierwszą bruzdę żeśmy zaorali jakby w ramach tego projektu Celiny. To było, znaczy to oczywiście można powiedzieć, że to jest taka trochę też mitologia miejscowych Polaków, bo czy akurat faktycznie w tej wsi pierwszą bruzdę zaorano, tego przecież nie będziemy wiedzieć, ale wydaje mi się, że to ta pani doskonale wiedziała, co mówi, bo ona to mówiła w takim duchu polemicznym, to znaczy wychowana w jeszcze pamiętająca tę propagandę tamtych czasów, to jakby wymowa tego, co ona mówi, jest taka, to nieprawda, co tam się mówiło, to my żeśmy piersi, tak, zaorali bruzdę i to myśmy te tereny jakby no, zamienili z takiego niegościnnego stepu w pola i taka jest tego wymowa. No dalej z kolei mieliście tutaj państwo wiele cennych informacji na temat operacji polskiej NKWD i ta pani pamiętała dokładnie, że 54 mężczyzn tak z jej wsi Andrzejewka zabrano i oni nie wrócili i to jest, bo często się te jakby te dwie rzeczy miesza, to znaczy o ile oczywiście te deportacje były w jakiejś mierze uwerturą powiedzmy do operacji polskiej, to jednak to były inne przedsięwzięcia, natomiast tutaj widzimy, że to, że tych ludzi deportowano, to ich mimo wszystko nie uchroniło przed operacją polską i nawet w głuchym kazachskim stepie terror tak czy inaczej działał i ci mężczyźni nie wrócili i też z tego, co ona mówi, zabierano ich także potem, tylko już w trochę mniejszym natężeniu. Oni potem to głównie do tak zwanej trudarmii trafiali, tak jak zresztą Niemcy w większości, czyli najczęściej to się sprowadzało do tego, że po prostu zabierano ich do pracy w kopalni węgla w Karagandzie. No to była jakby najczęstsza taka
można powiedzieć, destynacja tutaj. Ona też wspomina to, o czym mówiłem właśnie, o tej pomocy Kazachów z tej wsi tutaj podczas tej pierwszej surowej zimy. I teraz ja może powiem to, o czym ona nie mówiła, bo to oczywiście jest relacja dłuższa i ona jakkolwiek zachowała bardzo, bardzo trzeźwy, jasny umysł, to jednak często skacze tak chronologicznie. To myśmy tak właściwie zaczęli na początku mówić od 54. Potem się cofnęliśmy z kolei do czasu przed tą deportacją. Natomiast jeżeli przyjrzymy się już temu okresowi 36, 37, 54, czyli do tego oficjalnego rozpoczęcia tego szumnie odtrąbionego projektu oswajania Celiny, to tak, ten rok 54 zaznaczył się pozytywnie, zaraz powiem dlaczego, dla tych Polaków, którzy tam trafili. On się zaznaczył pozytywnie dlatego, że niezależnie od tego, co by nie mówić o tych pierwocelinnikach i propagandzie, to fakt, że spore grono osób, tam kryminalistów, nie kryminalistów, ale przyjechało na te tereny, sprawiło, że po pierwsze oni, znaczy, jakby to nie zabrzmiało, oni przywieźli ze sobą pewien powiew świeżego powietrza, dlatego że Polacy do 54 żyli pod, jak to oni mówią, pod spiecką komendanturą. Krótko mówiąc, oni nie mogli opuszczać swoich wsi, a to są taka wieś w stepie, prawda, głucha, a jeżeli już wyjątkowo z jakichś powodów, nie wiem, rodzinnych, czy na przykład no jakaś, tutaj myśmy się pytali, starając się jakiś, no nie wiem, wesoły wydobyć element ich życia, czyli na przykład to śluby i wesela, to wcale nie był taki wesoły i zazwyczaj te babcie, bo tam mężczyzn już nie ma, oni nie dożyli, to głównie babcie były, to one tak machały ręką, no ale to na przykład jedna wspominała, że ona po welon się pierwszy raz opuściła wieś i ona do stolicy rejonu, do Shortandy, ona pojechała 20 km po welon. No nie dostała takiego jak chciała, jakiś tam beżowy, ale coś sobie przywiozła. Także ten okres 36-54 to jest po pierwsze ta spieckomendantura. Oni żyją tam. Spieckomendantura. Tak. Oni nie mogą opuszczać wsi. Zapomnijmy o jakimkolwiek socjalu, tak? Oni nie mają urlopu. To jakby tam te trudodni się pojawiają, to dzień w dzień wychodź w pole, duj krowy. Oni żyją wtedy w świecie i w systemie gospodarczym bez pieniądza. Tak, w 54 właśnie, kiedy ci pierwocelinnicy przyjechali, to pojawiły się pierwsze pieniądze, tak? Dlatego, że ci pierwocelinnicy zaczęli zarabiać w pieniądzach, w związku z czym no, jakby pieniądz pojawił się na tych terenach i oni pierwsze pieniądze zobaczyli w 54 i wtedy zostali jakby zwolnieni z tej spieckomendantury. I wydaje mi się, że no tak, myśmy zajechali do archiwum rejonowego w Shortandach, to niestety krótko dosyć byliśmy, także tylko taką lekcję poglądową, co tam można znaleźć, ale no będziemy się starali pozyskać jakoś te materiały, bo sytuacja jest o tyle dobra, że ponieważ wsie były praktycznie tylko polskie, to jak się pierwszą z brzegu weźmie na półce tam pachazjajstwienną knigę czy coś takiego, to tam są rodziny polskie i tam wydaje mi się można bardzo
dobrze prześledzić taką mikrohistorię społeczno-gospodarczą, bo jeżeli będziemy rok po roku brać te pachazjajstwinne knigi, księgi podatkowe, bo też trzeba pamiętać, że oni poza tym musieli jeszcze całkiem niemałe podatki i wykupywać obligacje. Tylko oczywiście nie w pieniądzu, tak tylko to w naturze było. I tam jakby też poza, nie wiem, enkawudzistą czy komendantem, to jeszcze taką figurą, no taką w sumie ewangelicznym szwarcharakterem jest poborca podatkowy, tak, który się pojawia i zabiera. I tam można, jak weźmiemy te księgi podatkowe, te pachazjajstwinne knigi, weźmiemy akty spraw karnych o kradzieże, to sobie możemy prześledzić rodzina po rodzinie, kto z czym przyjechał, kto ubył w danej rodzinie, ile krów ubyło, jakie były podatki, to wszystko jakby czeka, bo to jest wydaje mi się tutaj rzecz zupełnie nieznana i właściwie ja mam wrażenie, że to jakby fakt tej deportacji w 1936 jest znany. My wiemy, że tam żyją potomkowie, ale jak wyglądało to ich życie, absolutnie nie mamy pojęcia. No jak sobie możecie Państwo wyobrazić, było to życie raczej smutne. I też trudno było, mimo naszych starań, jakoś w tych paniach, no nie wiem, taki cień radości ze swojego życia. No właściwie radość, tak jak zauważyłem, ona się pojawiała dopiero, kiedy zaczynały o wnukach mówić. A tak to ani własne małżeństwo, ani narodziny i wychowanie własnych dzieci, to radość żadna nie była, bo to po prostu wszystko jakby jako ciężar tak się jawi. No, kolejny to jak rodź tu człowieku dziecko, jak masz iść na pole tam i tak dalej, no to prawda, trudno tutaj o radość. Ja teraz przyszedłbym do bawełny, ale może zrobimy w ten sposób, ponieważ to będzie, wydaje mi się, też związany z Polakami, z projektem cywilizacyjnym, ale inny temat. Może jakieś do tego Państwo macie pytania jeszcze, żebyś... Cywilizacyjny to jest strasznie... W cudzysłowie, ja biorę w cudzysłów. Nie, ale ja to używam w tym sensie, że każde imperium ma swoją misję cywilizacyjną i ma swoje projekty cywilizacyjne, które jakoś tam uzasadniają, tak, tę misję. I imperium rosyjskie, a potem sowieckie nie różniło się, tak, pod tym względem od innych imperiów, tylko bym powiedział, że te projekty po pierwsze były mniej efektywne, a po drugie wiązały się z ogromnymi kosztami ludzkimi. Znaczy, no wiadomo, kolonializm się w ogóle nie patyczkuje, nie oszukujmy się, czy on będzie brytyjski, czy francuski, czy inny, ale nawet biorąc to pod uwagę, to tutaj skala jest, zwłaszcza w wydaniu sowieckim, no jest porażająca zupełnie. Cywilizacyjna ma taką konotację pozytywną, prawda? Tak, ale to, bo to wie Pani, to wszystko, to jeszcze jest taka trochę oświeceniowa narracja, bo mamy dzikość, step koczowników, a my mamy projekt cywilizacyjny, bo zaoramy ten step, będzie pole, będzie handel, będzie życie osiadłe i w ten sposób jakby niesiemy cywilizację, tak, tak. To jest takie myślenie. Nie dziwicie, pole zaorać, to były jakieś strasznie potężne pługi, może. Właśnie niekoniecznie, dlatego że potężne pługi niszczą glebę. To trzeba wiedzieć i to też nam wyjdzie przy irygacji i bawełnie. To trzeba wiedzieć, bo to właśnie nie wystarczy jakimś Bóg wie czym tego zaorać, to trzeba wiedzieć jak, żeby gleba się nie zasoliła, żeby jakby ziemi, no tak nie powiedział, nie urazić, tak, w... tak, no tam oczywiście tam powstał jakiś instytut badawczy tamtej celiny, jakieś naukowe metody, to też ja rozmawiałem, to
to też więcej w tym było propagandy i, mówiąc językiem młodzieżowym, ściemy niż jakiejś efektywnej tak działalności naukowej. No zresztą tutaj, no cóż, to nasz, nie wiem, Instytut Ziemniaka, ja pamiętam tam profesora Pieniążka, no to też zniszczył głównie ziemniaka, którego się nie dało jeść później, a wcale nic dobrego nie zrobił z tym. To jeżeli to, nie wiem, to może nam się zbiorą po tej bawełnie, bo ja tak... No jeszcze chciałabym zapytać, czy można ocenić, ile osób dotyczyła ta... Ile tam na tym... Powiem pani tak, są szacunki, ja ich w tej chwili nie pamiętam. Wydaje mi się, że rzecz dotyczyła jakichś 100 tysięcy osób, ale mogłem przestrzelić w tej chwili. Staramy się wydobyć z ukraińskich archiwów dokumenty, bo to rzecz trzech obwodów dotyczy dzisiejszych, tak, Winnicki, Chmielnicki i Żytomierski, jeśli dobrze pamiętam, powinniśmy mieć taką, można powiedzieć, dokumentację wysyłkową, tak, ile osób zesłano. To jest do sprawdzenia. Ja powiem szczerze, że się nie koncentrowałem na liczbach, bo nas póki co bardziej indywidualne losy dostosowały, bo liczba to jest liczba, to widzi pani, co powie pani ta liczba, a jak słucha pani takiej kobiety i opowieści o jej życiu, to jakby zupełnie, zupełnie inaczej zaczyna pani na to patrzeć. To były deportacje z rejonu Ukrainy? Z Marchlewszczyzny tak zwanej. To były wówczas rejony przygraniczne, to była Ukraina sowiecka, więc to byli już obywatele sowieccy narodowości polskiej. No i patrząc jakby z tej naszej perspektywy, tak, to było oczyszczanie rejonów przygranicznych z elementu niepewnego. Natomiast wydaje mi się, że to jest jedna perspektywa, ale ona nam wszystkiego nie mówi, bo takie akcje i takie przedsięwzięcia mają jakby, no, mają niejedno dno i też one mają wiele aspektów. No, tutaj po prostu doszło do wykorzystania siły roboczej właśnie do wdrażania projektów cywilizacyjnych, tak, w cudzysłowiu. I to jest ten drugi aspekt. I tutaj, no, też trzeba pamiętać, jeżeli na przykład cofniemy się wstecz i do dziejów Imperium Rosyjskiego, no to tam znajdziemy też takie oto historie, że na przykład sekty zsyłano, tak? Były sekty, które wyszły z prawosławia, ale Mołokanie, Duchoboży i tak dalej. Ich zsyłano na Kaukaz, na Zakaukazie właściwie, i to jest tak, że z jednej strony pozbywano się, powiedzmy, z terenów centralnej Rosji takiego elementu, nie wiem, niepewnego, dysydenckiego, ale równocześnie osiedlano na Kaukazie mimo wszystko ludność słowiańską czy jakąś bliższą kulturowo, bo nikt inny tam się nie chciał osiedlać i w gruncie rzeczy ja, no, tam jeździłem trochę po Gruzji, się Kaukazem zajmowałem, to wiem, że o ile, no, pierwsze pokolenie zostało przetrzebione, bo oczywiście nowe warunki klimatyczne i tak dalej, była duża śmiertelność, ale już w drugim, trzecim pokoleniu ci ludzie jakiś tam odnieśli sukces, tak? W czasach sowieckich tam kołchozy mołokańskie w Gruzji, one tam dostarczały śmietanę na sam Kreml, bo była najlepsza w Związku Radzieckim. To byli dobrzy rolnicy. Więc tutaj, jak sądzę, dochodził też taki element, że jakby to dziwnie nie zabrzmiało, Polaków doceniono jako dobrych rolników, z których, znaczy, oczyszczamy jakby granice z rejonu niepewnego,
zastraszamy ich i każemy żyć w warunkach niewolniczych, ale jednocześnie zakładamy, że oni będą dobrymi rolnikami. I chyba takie myślenie tutaj temu też towarzyszyło. Być może nie wyrażone dosłownie w dokumentach, ale czy krótko mówiąc, jakieś dwie albo nawet trzy, cztery pieczenie w jednym ogniu, tak? Bo tak chyba na to należy patrzeć. To ja może przejdę w takim razie do jakby zupełnie innej odsłony, bo co prawda jest to Kazachstan, ale już zupełnie inny rejon, dlatego że rzecz idzie o taki południowy, ja tutaj niestety nie mam mapy, więc mogę tylko Państwu tak palcem narysować, ale jak sobie spojrzycie, tak, no. Jak mamy południe Kazachstanu, to jest powiedzmy gdzieś Almaty, tak? Tu jest Kirgizja. A tutaj jest taki klin Kazachstanu, który się wrzyna w Uzbekistan. To jest jedyny rejon Kazachstanu, gdzie są uprawy bawełny. Po prostu jakby warunki klimatyczne pozwalają, jest rolnictwo irygacyjne i też mimo, że też no, mieszkają tu Kazachowie, tylko to jest tutaj tak zwany średni ZUS mieszka, a młodszy ZUS to są takie konfederacje plemienne, które się trochę różnią, to jakby krajobraz kulturowy jest już taki jak w Uzbekistanie, to znaczy no, jest życie osiadłe, takie zagęszczone, plus taka, bym powiedział, silniejsza obecność islamu. To znaczy ona jest, znaczy ja twierdzę wbrew takim obiegowym opiniom, że islam na północy Kazachstanu nie jest w żaden sposób słabszy, zresztą nie do końca wiem, co to znaczy słabszy, silniejszy, on się po prostu inaczej wyraża. Natomiast no tutaj jest, ponieważ kwitło życie osiadłe i Kazachowie niejako te standardy życiowe przyjmowali, no to obecność islamu się zaznacza w takiej infrastrukturze religijnej, tak, prawda, meczety, tam groby świętych i tak dalej. Więc to jest kulturowo, to jest rejon zupełnie różny. I tutaj znowuż mamy analogiczną sytuację. To jest rejon tak zwanego głodnego stepu. I mamy do czynienia tak z czasami carskimi, kiedy jednym z haseł było właśnie nawodnienie tego z kolei, bo tutaj nie ma rolnictwa tak bez irygacji, bez kanału, było nawodnienie tego głodnego stepu, które znowuż zakończyło się kompletnym fiaskiem, bo tak, zabrał się za to już pierwszy gubernator kraju turkestańskiego, Konstantin von Kaufmann, i to się właśnie odbywało na tej zasadzie, że zagonił Kazachów, dał im łopaty i kazał kopać. I to było takie, tak jak to potrafiła władza carska, to było takie zupełnie bez planu, nieprzemyślane, na jakiegoś, nie wiem, studium wykonalności byśmy powiedzieli, a to jest tak, że znowuż miejscowi doskonale wiedzieli, jak przeprowadzać kanały tak, żeby nie zniszczyć gleby, nie zasolić. To były metody prymitywne, ale też to był bardzo zdrowy system, dlatego że każda wspólnota, każda wieś jakby zatrudniała swojego miraba tak zwanego, czyli takiego nadzorcę kanałów. I ponieważ go zatrudniała, to od niego wymagała. I to był człowiek, który posiadł wiedzę na temat gleby, wody, przy czym była to wiedza taka mocno intuicyjna na tej zasadzie, że on, nie wiem, kładł się na ziemi, powiedzmy, zataczał rękami koło, spojrzał się w górę i wiedział, jak poprowadzić kanał, czy tam kanał magistralny główny, jak poprowadzić te boczne kanały. Natomiast Rosjanie znowuż tutaj weszli
z takim przekonaniem, że oni wiedzą lepiej, bo tam, prawda, naukowe metody i tak dalej. No i efekt był taki, że często po tych porażkach oni zwracali się jednak do miejscowych z prośbą o ekspertyzę. To jest, tutaj mamy po lewej stronie na zdjęciu kanał magistralny, to było takie największe odtrąbiony sukces właśnie w tym głodnym stepie i to też ta jego budowa zadziała się za sprawą zesłanego tam wielkiego księcia, tylko już nie pamiętam, Michała Konstantynowicza, jeśli dobrze pamiętam, który miał jakąś tam sprawę za kradzież naszyjnika czy coś na dworze i on tam został tak w białych rękawiczkach zesłany i on trochę z nudów tam się zajął irygacją i też chciał tam mieć jakieś sukcesy i no i w końcu jakoś tam przeprowadził ten wielki kanał, ale to znowuż efekt tego jakby w kategoriach, powiedzmy, nawodnionej powierzchni stepu był dosyć mizerny. I tutaj macie Państwo na tym płótnie, to jest płótno, które sfotografowaliśmy. To jest oczywiście już w czasach sowieckich, bo tak malowano, to jest ten styl. To jest w Muzeum Uprawy Bawełny Obwodu Południowo-Kazachstańskiego, które absolutnie jakby w sposób taki niczym niezmącony zachowało taką sowiecką narrację o tym, że zaczęto w czasach carskich, ale to było nieudane, a w okresie sowieckim to oczywiście zakończyło się sukcesem. No tutaj ten obraz tak trochę on pokazuje to kopanie kanałów w czasach carskich no w taki trochę prześmiewczy sposób, no tacy ci jacyś starcy w tych strojach, to tak ma wyglądać trochę komicznie, a oczywiście narracja jest taka, że prawda, już Lenin dostrzegał wartość i znaczenie irygacji w stepie, w związku z czym wyasygnował 50 milionów rubli, przy czym rozwój sieci powierzył carskiemu hydrografowi Riesenkampfowi, który usiłował jeszcze w czasach carskich rozwijać tę sieć irygacyjną, no ale to właśnie ten obraz, to co jest w nim charakterystyczne, znaczy tak, no taka, prawda, determinacja Lenina, który stoi przed mapą. No mapa to też wydaje mi się taki atrybut trochę misji cywilizacyjnej jeszcze rosyjskiej, bo to kartografia to zawsze było, prawda, takie panowanie trochę nad terenem. No a tutaj krajowcy słuchają w skupieniu i z uwagą tego, co wielki wódz ma do powiedzenia. To jest właśnie narracja tego muzeum. Tutaj po lewej stronie macie Państwo fotografię niejakiego Maxa Pensona. To był urodzony na Witebszczyźnie w narodowości żydowskiej dziennikarz, który był fotoreporterem Prawdy Wostoka. Te jego fotografie są takie w gruncie rzeczy propagandowe, bo one, to co tutaj widzimy, to jest, to jeszcze tak nie wygląda dramatycznie, to raczej pokazuje jakiś taki entuzjazm i zapał, no ale rzeczywistość była taka, że znowuż miejscowych Kazachów i Uzbeków zagoniono, ale to już zagoniono ich w sposób efektywniejszy niż w czasach carskich i kazano tutaj kopać te kanały i tu znowuż były odtrambiane wielkie sukcesy, tam kanał Kirowa, tam kanał Turkmeński, kanał Fergański i tak dalej. To tę narrację możemy czasem sobie zobaczyć i posłuchać na kronikach filmowych naszych tam z roku, na pewno jest, ja pamiętam, w 52 właśnie o mechanizacji bawełny w Kazachstanie, jak to tam Łapicki tym swoim głosem czyta, że tam wyjechały traktory, tam nawodnienie i tak dalej. Tutaj
Oczywiście jest po prawej stronie jest wątek tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Dlaczego ja go pokazuję? Znaczy, ciekawe jest swoją drogą, bo oczywiście ta Swiastczyna Wojna no, pochodzi z sowieckiej pieśni, ale myślę, że akurat tego określenia nieprzypadkowo używano akurat wśród muzułmanów w Azji Środkowej, no bo mobilizacja przebiegała pod hasłami Swiastczynnej Wojny, czyli dżihadu, tak jakby przetłumaczyć przeciwko faszystowskim Niemcom, ale dlaczego ja to pokazuję? No bo proszę Państwa, tam w tej Wielkiej Ojczyźnianej Wojnie mnóstwo osób zginęło po prostu miejscowych, tak? Oni szli służyć i straty akurat tego rejonu właśnie Machta Aralskiego, on się dzisiaj nazywa, były ogromne i co sprawiło, że zaczynało brakować rąk do pracy. No więc jak ten problem można było rozwiązać? No można było rozwiązać go deportując Polaków z Grodzieńszczyzny. Nie dodajmy od razu, że nie była to jedyna nacja, którą tutaj deportowano, dlatego że trafiło tam i mnóstwo ludzi z Kaukazu, Karaczejowie, Bałkarzy, Czeczeni, Ingusze, trafili tu Koreańczycy, których wcześniej z Dalekiego Wschodu przesiedlono, z tym, że oni głównie ryż uprawiali, no bo to jakby potrafili najbardziej. Przesiedlono tu Niemców i przesiedlono też Greków z Kaukazu. Ta, jak wspomniałem, deportacja roku 52, wydaje mi się, że w Polsce jest bardzo mało znana, jeśli prawie w ogóle nie znana. Z tą akurat deportacją no, wiąże się taka ludzka historia, którą mam nadzieję uda nam się w tym roku w filmie dokumentalnym jakoś szerszej opinii przedstawić. No, mamy świadka tej, czy uczestnika tej fatalnej deportacji z Grodzieńszczyzny, no pan już ma 90 lat i on tam trafił właśnie zesłany w roku 52 i z tego co on mówił, no tak, połowa jego rodziny tam zmarła. No, Polacy marli, bo po prostu warunki klimatyczne są takie, jakie są. Jest tam upał, a jeszcze dodatkowo, co jest przekleństwem tego regionu, to kanały, które oczywiście rozprowadzają wodę do upraw, ale tam też no, jakby świadomość higieniczna jest niska, tak? I tam odchody zwierzęce sobie płyną tymi kanałami, a ludzie piją tę wodę, więc to zresztą już w czasach carskich się zaczęło, że te w momencie, w którym zaczęto naukowymi, w cudzysłowie, metodami wytyczać te kanały, to po prostu one zaczęły roznosić epidemię też i tam, czego wcześniej aż tak nie było, chociaż oczywiście choroby były. Z tym, że tak, dwie rzeczy pana Walentego uratowały. Jedną, to znaczy rzeczą, no jedną nie rzeczą, jednym elementem, tak, który go uratował, był po prostu człowiek, to znaczy miejscowy kazach, który jak on został wystawiony przed chlewik, bo Polacy mieszkali w chlewikach, no zresztą w ogóle ze Słańcy, no został wystawiony dlatego, że no, prawda, był chory, no w chlewikach wiadomo duszno, nieczystości i tak dalej. Żeby jakoś może na świeżym powietrzu, no nie wiem, było lepiej, no to już był taki wyraz desperacji, rozpaczy, no to po prostu ten Kazach Tasybaj miał na imię, zaczął mu przynosić herbatę tam, prawda, chleb, twaróg i tak dalej. Dzięki temu on wtedy przeżył, wyszedł z tej choroby. Oni się wtedy zaprzyjaźnili i no, jak się po kilkudziesięciu latach spotkali razem, to właśnie przepłakali całą noc, nie odzywając się do siebie ani słowem, bo też
Trzeba dodać, że ten pan Walenty był, wówczas zaczął studiować medycynę, jak trafił tam, i on został felczerem potem i po prostu jeździł i robił zastrzyki, tak, głównie. Więc to go, znaczy uratowało go to od pracy na polu bawełny, tak, która była właściwie dla Polaków śmiertelna. No a też on zachęcił tego Kazacha, żeby się poszedł uczyć. No i on rzeczywiście poszedł tam do technikum mechanizacji bawełny i powiedzmy, no, zrobił taką, no, karierę, no, jak na sowieckie warunki, tak, mechanizatora bawełny, to znaczy w tej hierarchii kołchozowej i lokalnej administracji tam się piął, no i jest szansa, że otrzymał odznaczenie w tym roku. Ale finał, proszę Państwa, tej historii tutaj chciałem też na filmie, on jest dość smutny, ale chciałem go pokazać, bo wydaje mi się, że już są za drobny. O, to będzie to. Wokół tych grobów są inne groby Polaków. Tu jest grób sąsiadów pyrskich. Tam też są sąsiedzi, jest kilkanaście grobów Polaków. Cmentarz jest praktycznie rzecz biorąc zapomniany. Nikt o nim nie wie. Nawet ludność miejscowa nie wie, że tutaj są pochowani chrześcijanie. Dalej jest cmentarz muzułmański. No tak, i to był taki, bym powiedział, no, smutny epilog tego wszystkiego, to znaczy, no, zapomniany cmentarz przy polu bawełnianym, gdzie potworny pył jest. No, pan, który tutaj, no, o tym mówił, to jest siostrzeniec tego właśnie zesłanego pana Walentego, który ten cmentarz parę lat temu udało mu się dzięki, no, pomocy też miejscowej administracji po prostu odnaleźć. No, tam są głównie pochowani Polacy i Grecy, właśnie charakterystyczne takie równoramienne krzyże greckie. I to jakby, no, tym takim smutnym, ale jednocześnie, no, jakimś, o tyle można powiedzieć, pozostawiającym nadzieję elementem, że cmentarz znaleziono i można jednak upamiętnić te osoby, tak, i pomodlić się tam. Chciałem zakończyć swoje wystąpienie, no, równocześnie jakby otwierając, no, jak rozumiem, jakąś sesję pytaniową czy dyskusyjną. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za ten, bo to zupełnie nieznane rzeczywiście spojrzenie na te miejsce i czasy.